razem z pokazem pirotechnicznym. Będą wielkie emocje, także prosimy, aby Państwo jeszcze chwilę z nami poczekali. Czekamy, aż ucichnie wiatr. Choć jak widzimy, z minuty na minutę coraz mniej wieje. Dziękuję za uwagę. Układem pirotechnicznym. Zapraszamy. Zapraszamy Państwa w tym momencie na pokaz trzech modeli akrobacyjnych. Wszystkie modele są produkcji amerykańskiej z firmy Extreme Flight. Modelem Laser leci Maciek Mazurek. Modelem Edge leci Paweł Czyżykiewicz. Modelem Extra leci Michał z Białegostoku, mieszkający w USA i tam szlifujący swoje umiejętności modelarskie, co już dzisiaj prawdopodobnie nam udowodni. Pokaz będzie zawierał elementy pirotechniczne, także proszę oglądać, bo to będzie jeden z hitów dzisiejszego popołudnia. Proszę oglądać ten pokaz, bo to będzie jeden z hitów dzisiejszego popołudnia. Wszystkie modele posiadają silniki spalinowe o pojemności powyżej 100 cm sześciennych. Jest to duża moc. Jest to duża moc SAM również na tam podobnej. I wiem, że naprawdę jest to duża moc. I za chwilę podejrzewam start synchroniczny. Startujemy, panowie, startujemy chyba. Najpierw Maciek. Teraz Michał. Teraz Paweł. Piękny start, przejście w prawy zawrót. Kibicujmy im tylko, żeby się w powietrzu nie spotkali. I ranwersy, lewe ranwersy, czyli tak zwany przewrót przez skrzydło. I Maciek na odwróconym tutaj blisko nas w tym momencie. Michał, Piotr też. Paweł, przepraszam. Właśnie, to nie było. Dla pilotów, bo to jest bardzo trudny manewr w tym momencie. We trzech tak dużymi maszynami to nie jest proste. Bardzo ładnie, panowie. Maciek i Paweł już się zostali, Michał odszedł. I w tym momencie Maciek wchodzi piękny rolling w karierę. Brawa dla pilotów! Brawa! Maciek znowu wchodzi na defekty. Kiedyś mu się zdarzyło, że jeden z efektów pirotechnicznych przestrzelił mu to
poziomie. Piękny snap w tym momencie, przejście do odwróconego, snap w pionie. I w tym momencie wisiał przed nami piękny Michał i Maciek podszedł. Przed Państwem bardzo trudna figura. Już Państwo ją nie raz dzisiaj widzieli, ale uwierzcie mi, jest to bardzo trudna figura. Model wisi tylko i wyłącznie na tym, co ma pod śmigłem. No i trzeba kontrować każdym sterem. I lotkami, i wysokością, i kierunkiem, żeby utrzymać w ogóle ten pion. Bardzo trudna figura, proszę Państwa. Myślę, że jak odejdą z tego zapisu, to wielkie brawa im się należą, bo tak po trzech to dawno czegoś takiego nie widziałem. Brawa, brawa, proszę Państwa.